Trzeba by wrócić do driftów i potem wóz Maca poprawić. Ten ma, drag ma 177, ale to nie ma znaczenia. Nie jestem pewny, ile ma ten wóz Maca, znaczy Lotus ile ma, ale to sobie zaraz zobaczymy. Ewentualnie spróbuję wygrać ten jeden wyścig i potem sobie go poprawię, nie? Opiekunka. Witajcie, kierowcy. Posłuchajmy opiekunki jeszcze. Chcę zapracować na miejsce w gonitwie Tyler. Rywalizował w wyścigach drag ze starszą siostrą i jej klubem. Opiekunka aż stąd czuje paloną gumę. Trasę rozgrzano do czerwoności. Lecz podobno, gdy zaszło słońce, to Tyler był pierwszy na mecie. Ty, gratuluję wygranej. Siostra znalazła brata, który może ją szkolić w wyścigach. Może nie była tak dużo starsza. Dobra, od tej pory będę do niej mówił młodsza siostra. Aj, kurde, już był koniec próby. No dobrze. Wracajmy na trasę wyścigu. Poprawiaj wyniki. Poznasz swą rolę w zablokowanym drążku. Wciąż to powtarzasz, ale ja widzę tylko garstkę piratów. Ja lubię te drifty bardzo. Świetnie się jeździ. Ludzie, jestem dobry! Zobaczmy, jak świetnie mi poszło. Ach, cholera. Nie widziałem tego ostatniego zakrętu. Ale już punktację zrobiłem, więc jest okej. Teraz można jechać dla frajdy. No wszystkiego można się nauczyć, ja pierniczę. A tu jednostka 23. Mamy tu kogoś w potwierdzonej światowej formie. Koniec bez To szlak znowu przed metą, taka porażka, no. Ach, szkoda. To mogła być fajna końcówka, nie? Ale tutaj zdecydowanie odstaje od konkurencji. Ale 417 metrów zrobiłem pojedynczy drift? To jest nieźle. Jak dla mnie. Pojadę teraz do warsztatu. A, najpierw zalosujmy. Może być, nie? Jeszcze dwa. Postanowiłem robić wszystkie, bo te rozmowy między misjami bardzo mi się podobają. Więc co dalej? To była nasza ostatnia rozmowa. Żegnaj. Hola, hej, hej, chwila. Co jest? Pracujesz dla Schulera. To szef korporacji, z którymi walczymy. Oszalałeś? Właśnie on nam pomaga rozwalić familię. Walczysz z familią? Tak, wiesz, w przerwach pomiędzy kopaniem waszych tyłków. Rozumiem. Może się spotkamy. Dobra, spróbujmy sobie zaplanować dalszą. Miałem pojechać do warsztatu, nie? Jakiś najbliższy warsztat tu jest? Tutaj. Więc pozmieniamy sobie parę rzeczy w aucie, a potem wrócimy do wyścigu. To wymieniamy co nieco. Przydałoby się wymienić tak, ECU, nie wiem jak to się czyta w skrócie,
przepraszam, i skrzynia biegów. To przede wszystkim. Czyli tak, skrzynia biegów, od tego zacznijmy. Chociaż zawsze lepiej chyba te ostatnie statystyki. No ale mniejsza z tym. O kurde, elegancko. Wszystko do przodu, fantastycznie. Trzy razy losujemy. Skrzynię biegów żeśmy wymienili. Spróbujmy z tym ECU. Trzy karty tej samej marki, żeby dostać premię, tak? Aha. To też ciekawe. Ło, kurde, panie. No ładnie, ładnie. To co byśmy jeszcze chcieli tutaj podbić? Moc silnika? Ma to jakieś znaczenie? Prędkość? Siłę hamowania? Zobaczę jeszcze, co ja mam tutaj słabiej. Układ wydechowy. To zmienimy. Dobra, kręć. Nitro. No dobrze, wyposażymy, nie? I możemy wracać do ścigania się. Do 212 mi to auto podskoczyło teraz. No ładne rzeczy, drodzy państwo, ładne rzeczy. Ja, czyli drifty, klasycznie. Ciekawe, że w tej kategorii nie ma wyścigów. Nawet w dragsterach były, nie? To było dobre. Spróbujmy. Tak dalej. Okej, idzie nie najgorzej. Lubię myśleć, że zaczynam łapać, ale... Mógłbym łapać te kąty cały dzień. What have you actually done? Apart from be forced to sell and hold the gun. Now you're talking like it's fun. Said that you've made it. Let me ask your mom. Jason, don't. To można było niezły wynik wykręcić, ale się pogubiłem. Niech to szlak. No to musiał być. Mam nadzieję, że jeszcze będzie okazja. Ach, źle wszedłem tutaj. Jest, no ale bardzo daleko tutaj od konkurencji jestem. No trudno. Ale zrobiłem prędkość, czyli mam dodatkowy zakład poboczny. Jest kasiorka. Porządeczku. To jeszcze nas ostatni czeka? O, drift? Chyba tak. I kręcimy tym młynem. O, jacie, siódemka. Ach. A nie, wymienimy. Znaczy... Myślimy do garażu, bo tam są bonusy za karty tego samego typu. Tak to wiem, może mi się uda zebrać. Ciut powęszyłem. Nie wciskasz kitu. Zdaj test, pogadamy. Ale to było cholernie dobre. Proszę. Nie. No dobra, to od razu się wyścig pojawił teraz. Znaczy, następna trasa. Nie musiałem nigdzie dojeżdżać. Dobry tor.
cash while I'm sipping on drinks and Nike sweatsuits and Gucci links. I'm like a Russian mob. Skoncentruj się. In the shadows, pick up the shadow. DJ Shadow arose and throw blows. Can't see me, but now it's moving the fastest. I'm a 3D movie, no need a glasses. Okej, okay. Nie najgorzej. Na razie. Zakład poboczny też się udało zrobić, więc jest okej. Okay. Kurde, to zamknąłem wszystkie wyścigi. Jazz, Tai i Mac. Zobaczymy, co będzie dalej. Pewnie jakieś poważniejsze wyzwanie. Prędkość? Panie kochany. Ciekawe, czy można w innych... Ciekawy jestem, czy można w innych samochodach wykorzystać te dodatki. Czy tylko pod drift one podchodzą. A, to jeszcze nie była ostatnia. Dobra, to teraz przed nami. Twoje akta. Nie ma tam brudów poza kartoteką z poprawczaka i krótką odsiadką. Udzielam ci dostępu do drążka. Zhakowałeś moje akta? Musiałem się upewnić, że nie jesteś tajniakiem. Tajnym aktem? Stary. Serio musisz wyluzować. Może później. Teraz pora wracać do miasta. Wkrótce ruszamy w bór. Ej, w tych aktach była historia przeglądarki? Bardzo jestem ciekaw, czy ci aktorzy mocno płakali ze śmiechu, jak się pojawiła kwestia. Udzielam ci dostępu do drążka. Ja pierdzie. To polskie tłumaczenia czasami... To jest chyba locked shift, czy coś takiego, oni się jakoś nazywają po angielsku. Naprawdę ma sens. Familia myśli, że kontroluje całą prawą stronę. Mnie nie kontroluje. No ciebie nie kontroluje, kurde. Ty jesteś wojownik, niezależny. Rozpoczynamy operację Złote Jabłko, żołnierze. Dzisiaj zadamy familii poważny cios. Familia zakłada sprzęt obserwacyjny w mieście. Zadanie? Zniszczyć, zanim go włączą. To wymaga szybkości i dużej precyzji. Zaraz. Chcesz, żebym driftował i rozwalał rzeczy? To moje zadanie. Pamiętaj, wal z całej siły i zwiewaj. Powodzenia, żołnierze. No daję! Nie najgorzej. Dobrze zacząłeś, Mac. Tak trzymaj. Tak trzymaj. Idzie świetnie. Pewnie, że świetnie. Chybiłem. A tak, ciśniemy. Ale już zrobiłem wynik, kurde. I tyle. Mów, żołnierzu. Driftowanie i bud. Jak to się łączy? Drift polega na zabawie z kontrolą.
to balans między władzą a chaosem. Totalna anarchia w portach motoryzacyjnych. Kurde, mnie z... Coś nawet zrozumiałem. Tu jest jakiś wjazd, jeszcze jeden. Jezu, robię co mogę, idzie nawet nie najgorzej. Najwyraźniej nie masz problemu z łamaniem prawa. Dlaczego? Driftowałem i uciekałem, od kiedy dosięgam sprzęgła. W ten sposób się odpręża. Świetnie kręcisz, Makali. Zwycięstwo jest bardzo blisko, tak trzymaj. O nie! Nie wierzę. Twoje imię chyba przejdzie do historii. Brawo! O nie! Cholera! Cholera! Mamy na karku liniarzy! O kurde! Jestem zaskoczony! No dobrze, 5. Widzimy pojazd Wazala. Proszę o wsparcie. Zrozumiałam, Adam 35. Wsparcie drogę. Uciekaj z miasta, Mac! Nie daj się złapać! Dokąd jechać? Jedź do autostrady, a my coś tam wymyślimy. Dobra, kurde, jestem ciekaw, jaki wynik zrobiłem. Drugi cel uciekający z miejsca przestępstwa. Proszę o pilne wsparcie. Uważaj, żołnierzu. Żywcem mnie nie wezmą. Jeden Adam 6, dokąd teraz zmierzacie? Jedziemy na południe, Cedrat Way. Okej, przyjęłam Adam 6. Jedziemy na zachód w okolice placu budowy Ark Tower. Przyjęłam, zmierzam. Dobra, myśl! Wow, koledzy. Co by zrobiła Jess? Rozwaliłaby gliny i na spokojnie obmyśliłaby plan ucieczki. Właśnie, to jakiś plan. Jedziemy na południe, w okolice placu budowy Ark Tower. O ja pierdziele. Kurde, się zakręciłem. Nie, musicie precyzyjnie mi podawać kierunki. God damn it. Zejdź mi z drogi, brachu! Idziemy na zachód, pokojcie Silver Rock West. Przyjęłam, 1 Adam 13. Adam 13, straciliśmy z oczu drugi cel. Proszę. Dobra robota. Twój oddzięki. 1 Adam 35, możesz podać aktualne położenie? Jedziemy na północ, przez Silver Rock West. Przyjęłam. Adam 13 podejrzany się oddalił, straciliśmy go z oczu. Nie do zatrzymania. Na końcu było brawurowo. Ale pobiłem wynik, ja pierniczę. A miałem takie słabe momenty przecież, nie? Ale te drifty mi się udały na końcu. Tyle treningu wreszcie przyniosło jakiś skutek. Przyspieszenie, blok. Wyślemy do garażu, nie? Potem zawsze można je wymienić, więc... Shift lock oni się nazywali. U, jaki ładny, co to jest? To jest Mercedes jakiś. Mercedes, oh my god! Audi S5 i BMW M2. I jeszcze coś, jeszcze jakaś BMW. M3. Znowu wskazówki dotyczące wraku, no. Gratuluję. Tak, no to było niezłe. Udowodniłeś przydatność leki. Twoja walka jest nasza. Kiedy nadejdzie czas, damy ci wsparcie. Miło słyszeć. Bądź świadomy, Mark. Tak. Ty też. No to żeśmy porobili, co? Mark. Tu na Sim. Już się kiedyś ścigaliśmy. Bujam się z Ligą 73. A ty? Wisisz mi rewanż. Czemu nie? Chętnie skopić tyłek jeszcze raz, paniusiu.
Wysyłam ci namiary. Oraz zadbać o reputację. Tak czy inaczej, jedziemy po główne zadanie. A potem jeszcze popracujemy nad reputacją, co? First we take on some league races, then we challenge the bosses. Either of you fools even have a car? Knock up my fears, I'm ready to fly.